Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny przygotowałem dla was rozgrywkę z gry Dipio, czyli gry, w którym wcielamy się w czołgistę i rozwalamy innych czołgistów, rozwalamy inne czołgi. Gra przechodzi bardzo dużo update'ów, praktycznie każdego dnia, no może nie każdego, ale praktycznie co tydzień. Zawsze co tydzień, praktycznie co tydzień jest nowy update, więc gra jest naprawdę bardzo solidnie rozwijana, co mi się bardzo podoba. Gra też jest naprawdę ciekawa poprzez to, że można ulepszać swoje czołgi w taki, a nie inny sposób. Dodają też nowe tryby, już jest 4 tryby są chyba. Jest zwykły, free for all, jest team deathmatch, jest domination, które dzisiaj zagramy, i jest mothership, gdzie są 2 statki matki i trzeba je bronić, znaczy rozwalić następnej albo obronić. Domination polega, to jest taki tower defense, gdzie są 4 punkty na mapie, które trzeba przejąć. Kto pierwszy przejmie 3 albo 4, wygrywa grę. Proste, proste. Dzisiaj sprawdzimy, jak nam pójdzie. Tak więc, this is the tale of Manojek. I zaczynamy. Jesteśmy w czerwonym teamie. Zobaczymy, co tu możemy porobić. No, oczywiście na początku musimy troszeczkę podrosnąć. Już mam 5 level. Jakim cudem to tak szybko się wszystko stało? Nie wiem. I musimy pomyśleć, jak rozwijać swoją postać. Co będzie dla nas najważniejsze w dzisiejszej rozgrywce? Tego jeszcze nie wiem. Myślę, że do wyboru pierwszej klasy, czyli do levelu 15, zostanę tutaj w tym punkciku bezpiecznym. A to tylko po to, żeby potem zdecydować, w co będziemy szli. Zawsze szliśmy w machine guna. Może dzisiaj wybierzemy coś innego. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Ale na razie damy troszeczkę... 3 punkty w to, 3 punkty w damage, penetrację. Myślę, że to będzie zawsze dobre. 3 punkty w speed. To też nam się opłaci. Oj, zabrali nam tego. No mniejsza. Jakoś nic się nie stało. Co się stało? Wygramy już zaraz. Czy to już będzie koniec? Czy ja wszedłem do takiej gry, w której już jest koniec rozgrywki? Tak mi się wydaje. Więc no mniejsza. Zobaczymy. Może jednak niebiescy zdołają obronić tamten punkt. Co tu jeszcze dodamy? Reload? Może nie. Movement speed? Może nie. Trochę życia, wiadomo, że zawsze by się przydało. Okej, czyli wygraliśmy. Widzicie, jak łatwo można wygrać grę? Ale tak czy siak, pewnie co tu się stanie? Tak, wyrzuci mnie teraz. Mogę tu wybrać co? Może byśmy... Twina miałem, machine guna miałem, snajpera nigdy nie miałem. Może snajper będzie dobrym pomysłem na dzisiaj. Zaraz nas wyrzuci z tej gry i zaczniemy od nowa i znowu z wami się spotkam, kiedy wbiję już 15 poziom. Myślę, że będzie to całkiem dobre rozwiązanie, więc ja tutaj sobie powoli poczekam na zakończenie rozgrywki i do was wrócę. Dobra, jak widzicie, wróciłem już, mam pierwszy level, wszyscy są nowi na serwerze, więc wybiegnijmy w przyszłość tutaj. Też odkryłem, że jest tutaj autofire. Jak się naciśnie E, to można sobie strzelać samemu. Nie trzeba trzymać... Wiecie czego, nie? Nie trzeba trzymać myszki. To jest bardzo fajny sposób. Bardzo fajny pomysł, chociaż myślę, że może być to ciężko do kontrolowania. Ale tak czy siak wolę to niż inne rzeczy. Oczywiście musimy trochę damage'a sobie dodać, bo bez damage'a to będzie ciężko. Speeda i penetrację. Myślę, że to będą rzeczy, które nam się przydadzą na snajperze. Tak mi się wydaje. Health też nam się przyda odrobinę. Jak zawsze. Ale myślę, że na snajperze właśnie ważne będzie ten speed. Reload możliwe, że też. Damage, body raczej nie. Movement speed no zawsze się przyda, ale może nie będzie aż tak bardzo konieczny. Więc wybierzemy sobie... Znaczy właśnie, ja jeszcze chyba nie chcę wybierać snajpera. Jeszcze sobie podrosnę troszeczkę na tych takich małych rzeczach. Bo na tym łatwo się rośnie, a snajper zacznie bardzo wolno strzelać od samego początku już. A ja bym nie chciał tak wolno strzelać, więc zostawię jeszcze to na chwilę, dopóki tutaj są rzeczy. No i potem będę próbował rzeczy inne. Mamy dużo ten, więc tutaj 2 w to, 2 w to, 2 w to i po jednym w to. W życie dodałem i w inne tego typu rzeczy. Okej, już mamy 2 punkty zajęliśmy, więc to bardzo dużo. Boję się, że znowu to szybko wygramy, ale mam nadzieję, że nie. Machine guna. Czy powinniśmy brać machine guna? Raczej nie. Myślę, dobra, wezmę już tego snajpera. Jestem już snajperem. Bardzo wolno, chociaż nie tak wcale wolno. Ale robię damage, no całkiem myślę, że przyzwoity. 4 punkty. Speed, to i to i to. Tak, zawsze dodaję w te 3. Myślę, że te 3 będę starał się rozwinąć na całkiem pokaźny poziom.
bo mi się na pewno przydadzą. No, zobaczcie, szybko bardzo te moje kule lecą. Reload jest całkiem w porządku, jak na takiego słabego... jak na tak słabą klasę. Co by tutaj można było rozwalać? Na czym można szybko punkty zdobyć? Jeszcze nie wiem. O, tam są. Na tych dużych niebieskich punktach na pewno szybko można dość wzrosnąć. Na 30 będziemy mieli następną klasę do wyboru. No i wtedy będzie się trzeba zdecydować, co tam będzie. Bo nie wiem, jakie ulepszenia ma snajper. Tam widziałem niebieskiego jakiegoś, który gdzieś tam jest. Ale ja nie chcę w sumie z nim jakoś mega walczyć. Bardziej zależy mi na wbiciu levelu. Mam już, więc damage na maksa, dam penetrację też. Okej, okay, zajęli jeden, co tam tak nawala aż mocno? Patrzcie, jak ja go tutaj biłem. No i rozwaliłem go prawie. Kurde, prawie go rozwaliłem, naprawdę, prawie go porobiłem. Niestety nie udało mi się go porobić w tak mocny sposób, jakbym chciał. Okej, okay, powinniśmy się kierować już w stronę tamtego punktu, bo niebiescy dostają wpiernicz i to taki syty. Mamy aż 3 punkty przejęliśmy. Więc, o, tam jest coś, ale to jest tylko ten, dobra. Niebieski tam jest jakiś, którego dość łatwo mogę porobić. A może i nie. No ale są tu niebiescy, o, są tu niebiescy, więc można już walczyć. Ty, spadaj. Ale właśnie, życie mi trochę się słabo odnawia. Proszę ode mnie odejść pomarańczowe, znaczy te fioletowe punkciki. Proszę odejść. Tutaj pomożemy naszemu tutaj wieżyczce. Co tutaj jest właśnie? Nie, over SSR-a to ja bym nie chciał. Ale Assassin wydaje się ciekawy. To jest taki większy snajper, tylko że dużo wolniej strzela. Ale ma pewnie dużo większy damage. Czy ja wiem, czy taki dużo większy damage? Ma większy damage, ale nie dużo większy. Tutaj też nie ma punktów. Myślę, że teraz powinniśmy w health'a trochę dodać sobie w życie. Bo już widzieliście, że tam przy tym punkcie, jak byli ci, to było dość ciężko. Tak można szybciej płynąc, znaczy ten, odbijać się szybko. Tutaj postaram się te dość szybko niszczyć. Wow, taki jest tutaj duży. Ja mu całkiem dużo będę bił. Z tym, że problem pojawi się wtedy. Nie, no ja nie mam jakiegoś takiego mega. Znaczy mam duży damage, ale nie taki mega. O, tego będzie łatwo zabić. Tego będzie dość łatwo, tylko muszę jakoś wycelować w niego, bo on jest odkryty praktycznie w całości. Dobra, udało się. Nie ja go zabiłem chyba, ale to nie ma znaczenia akurat w tym trybie. Wow, no spadać, te trójkąty są jakieś pogrzane. Skąd tu jest ich aż tyle? Trochę się ich boję. Boję się o swoje życie. Co powinienem robić? Powinienem tam iść atakować tamte, wiecie. Chociaż tutaj, tu jest dużo tych, bardzo dużo punktów. Więc fajnie tu się expi całkiem, bo mam to na 2 hity. Wiesz, ten flankowy to też robi niezły damage, wam powiem. Niezły damage robi. Chciałbym to zabić jako ja, ale wątpię, że mi się uda. Może się nie udać, ale spróbuję w to postrzelać trochę. Czemu by nie... O, te... No, prawie. Nie udało się niestety. Mam 35 level, czy ja mogę coś dodać? Nie mam chyba żadnego punktu do dodania. Co tam się dzieje przy tym punkcie niebieskich? Czy ja tam powinienem polecieć, czy zaraz umrę, jeśli tam polecę? Ciężko stwierdzić w sumie. Ciężko w sumie stwierdzić. Dobra, no właśnie. Tutaj też za dużo expa to ja nie zgarnę. Tam jest jakiś niebieski. Ja sobie do tych niebieskich trochę postrzelam. U, dostał. Ale nie mam jakiegoś takiego wcale wielkiego damage'u. 4. No i co? Idziemy teraz w życie, nie? Bo myślałem, że będę miał dużo większy damage, a jednak nie mam wcale aż tak dużego damage'a. Dobra, tego chyba zabijemy, jeżeli uda się go trafić. Ale myślę, że kto inny go już trafi. No właśnie. Kto inny go trafił, ale bardzo mocno zbliżamy się do punktu niebieskich. Tutaj, aha, to są te, to ten, to jest ta baza, wieżyczka, którą my musimy zniszczyć. No i całkowicie tutaj mocno, o, wyskoczyłem coś. Całkowicie tutaj bijemy tą wieżyczkę. Zobaczymy, jak to wszystko. O, ten to Madzie miał, wow! Porobił mnie strasznie mocno. To był właśnie, nie wiem kto, ale miał bardzo mocnego uderzenia. Spróbujemy raz jeszcze oczywiście, mamy 18 poziom. Trzeba to jeszcze jakoś tutaj rozwiązać i pomyśleć, czy znowu weźmiemy tutaj snajpera. Myślę, że tak, snajper był całkiem fajną rozrywką. No i oczywiście damage, penetracja, speed, damage, penetracja, speed i po jednym w życie. Dobra, i teraz mogę sobie to spokojnie tutaj levelować. Było ciężko, ale prawie wygraliśmy ten tryb. Mamy aż 3 wieżyczki są nasze. Oni bardziej się skupiają na tym, żeby obronić tamtej wieżyczki, aniżeli żeby atakować nasze wieżyczki, więc myślę, że... O, czy... Aha, tam rozwaliliśmy. Teraz będzie proces przejmowania tamtej wieżyczki.
jeżeli nam się uda, to wygramy kolejną grę. Chociaż w tamtej dużo nie zrobiłem, to w tej jednak już coś tam zawsze pomogłem. Myślę, też można latać szybciej właśnie dzięki odpychaniu się, ale nie wiem, czy to akurat przy moim tym podziała jakoś mega mocno, nie wiem. Ale spróbuję tam się do nich dostać, chociaż na razie mogę to sobie tutaj postrzelać do tych... O, wygraliśmy, pięknie. Tutaj zaraz umrę przez te pomarańczowe rzeczy, ale mniej... Znaczy pomarańczowe, fioletowe rzeczy, ale mniejsza. Snajper. Dość ciekawe, ale nie jakoś bardzo, bo nie miałem możliwości zbytnio się popisać. Arena Closer, zabiły mnie dwa Arena Closery. To są takie postacie, które się pojawiają po końcu areny, żeby po prostu zabić wszystkich i wywalić ich z serwera. Myślę, że jako w miarę szybko to idzie, więc moglibyśmy spróbować raz jeszcze. Teraz niestety jestem w niebieskich. Wolałbym być w czerwonych, bo jak dotąd dwie gry byłem w czerwonych i dwie gry dość gładko wygrali. Ale no niech będę też w niebieskich, no niebieski to jeden z moich ulubionych kolorów, co widać z tyłu i na koszulce, jeżeli można powiedzieć, że ona jest niebieska. Wydaje mi się, że troszeczkę jest. No, więc poekspimy tutaj, wbijemy oczywiście najpierw damage i penetrację. To są bardzo ważne rzeczy i może wybierzemy, chociaż no właśnie, tym snajperem to za dużo nie pograliśmy. Ale może wybierzemy teraz coś innego, jakiegoś machine guna, coś takiego, wiecie, dla nas, nie? Dobra, speed. O nie, dałem body damage, nie chcę tego. Zrąbałem, nie chciałem body damage'u, ale no niech już będzie. Pobiegniemy w tamtą stronę zaatakować. Chcą zaatakować. Oczywiście wieżyczkę kolejną, tu jest dużo naszych. Ten już ma 15 poziom. Całkiem szybko mu to wyszło. No i spróbujemy zaatakować tamtą tą wieżyczkę, która jest na razie niczyja. I jak to zrobimy? No mogę tutaj sobie stać i ją poatakować, tylko że może być ciężko, ale spróbujemy, no w końcu trzeba się jakoś przyczynić do zwycięstwa w tej grze. Niebiescy też muszą... O, ona się tak obkręca, tylko właśnie jestem ciekaw... O! Wypadł! Ona teraz na mnie będzie polowała. Nie mogę dać się zabić. Dobra. Jakoś udało mi się uniknąć tej wieżyczki. Nie spodziewałem się, że mnie zaatakuje. Dobra. Snajper. Czy nigdy nie miałem flank guna, ale nie podoba mi się flank gun. Znowu wybiorę snajpera. Ale jeszcze nie teraz. To jeszcze nie jest czas na snajpera, myślę. Wbijemy jeszcze troszeczkę wyższy level, aż będę mógł tutaj... No znowu zrąbałem. Znowu zrąbałem, dałem reload większy, a nie chciałem większego reloada, ale mniejsza. Mniejsza. Bijemy szybko tutaj 30 poziom. Albo może nie. Dobra, weźmy snajpera, snajper robi większy damage. I spróbujemy zaatakować znowu punkt. Tam z góry ktoś strzela. Jestem ciekaw kto, stąd, stamtąd. Kurde, gdzie on jest w końcu, bo nie wiem. Tu jest. Ale mnie rozwalił. Niepotrzebnie się tak wrąbywałem w niego, ale spróbujemy raz jeszcze. Nie ma co się tutaj martwić zbytnio. Myślę, że snajper to jednak nie jest klasa dla mnie. Ja bym wolał coś mieć innego. Może właśnie ten flank gun. Nigdy tego nie próbowałem. A teraz jest taka fajna możliwość, że możemy to spróbować. Tylko myślę, jakie rzeczy przydadzą się na flank guna. Na pewno damage. Chyba damage. Na pewno damage. Reload raczej nie. Bo nie. Zobaczymy. Wybierzemy i wtedy zdecydujemy, co nam się przyda najbardziej. Dobra, zdecydowałem, że spróbuję tego Twina raz jeszcze. Kiedyś już go używałem, ale spróbujemy może jakiś inny ten. Po prostu, wiecie, dalej inny upgrade zrobić, bo no ten... jak to się nazywało? Że flank gun, tak? To nie podoba mi się to, bo on jest odkryty z boków. No i bardzo łatwo go zabić. Natomiast to, jeżeli dobrze rozwiążę... Tutaj wybór, planuję iść w reload, speed, znaczy w speed, damage, penetrację i na koniec w życie. Myślę, że jeżeli tak pójdziemy, to może być całkiem dobrym tutaj owocnikiem. Tylko, że tu jest jakiś bardzo dobry pan, który mnie zaraz zniszczy po prostu. Więc ja wolę od niego odlecieć na razie. I może ten punkt pomogę zająć tutaj moim ziomkom. Życia potrzebuje więcej regeneracji, bo na razie jest dość słabo. On znowu tutaj leci do mnie, a ja mam bardzo słabo, mało życia. Tego się nie spodziewałem po raz kolejny. Teraz dodam reload max i damage max. Może to zaowocuje. Teraz bardzo dużo tych pocisków robię. I na przykład speed potem bardzo mocno, ale no właśnie jak nie będzie w ogóle penet... Aha, czyli jakby była walka, ale i tak jest ich, spoko.
Dobra, jak teraz daję penetrację na maxa dałem i damage na maxa, to co by się mogło przydać do tego? Znaczy dałem reload na maxa, może sniper. Myślę, że sniper by się przydał tutaj. Sniper wtedy będzie bardzo dużo, bardzo często strzelał, ale te pociski nie będą za daleko leciały. Ale to nieważne, myślę, że teraz penetrację i na przykład speeda nie damy w ogóle. I damy dużo życia. To może, to brzmi jak plan. Penetracja, żeby te pociski jednak leciały tam w oponentów, a nie wiecie, a nie leciały. Teraz bardzo, bardzo szybko strzelam. I mam bardzo duże pociski, więc to może mieć jakieś znaczenie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Penetracja na maksa. Nie powinienem się zbliżać tam za bardzo do oponentów, ale się zbliżam, ja się nie boję, ja tu się walczę na śmierć i życie, bardziej na śmierć niż życie, ale walczę, to jest najważniejsze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w naszych rozgrywkach. Mogę już mieć na maksa penetrację? Jeszcze nie mogę mieć na maksa, ale myślę, że całkiem niedługo będę miał na maksa. Tam to chcę trafić, dobra, dwa, oj no, zabrał mi no. Na maksa mam penetrację, teraz mogę sobie po prostu strzelać. Te pociski będą tam szły, gdzie ja będę chciał. Co by się teraz przydało? Bullet speed, no jak dodam speeda, to nie będę mógł życia dodać, chyba. Czekajcie, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, to jest max. Kiedy dodam, mam 26 level, 14 potrzebuję, żeby na maksa mieć życie, 12 tak naprawdę potrzebuję, to będzie 38, więc mogę jeszcze dodać coś. Coś jeszcze mogę dodać, tylko co, speed? Nie, dodam tak. Myślę, że to może mieć jakiś sens. Tutaj snajperem tutaj będę strzelał, chociaż on właśnie tutaj bije mocno. Nie w tą stronę powinienem się odbijać. Dobra, udało mi się zdodżować. Ale właśnie, kiedy jest dużo ludzi, to są dość ciężkie lagi. Dość mocno mi to przeszkadza. Ale no, co zrobisz? Co zrobisz? O, teraz to są tragiczne lagi. Prawie nic nie da się zrobić. A to nie jest nic fajnego. Ok, czyli znowu ten punkt żółty przejęliśmy. Ja myślę, że tam polecę. Myślę, że tam polecę pomóc moim ziomkom. Tutaj w taki sposób. Bardzo szybko teraz lecę. Także postaram się pomóc moim, bo mam dość duży damage i mam dość dużą penetrację, więc ja mogę tutaj sobie mniej więcej spokojnie stać z tyłu. I pociski nie powinny do mnie dochodzić. Ok, znowu przejęli czerwoni, niestety. Ale jest dużo bardzo lagów, ja się trochę boję tutaj stać. Chociaż jeszcze nic mi nie zrobili. Aczkolwiek, no, ja im coś tam robię, bo mam dużą penetrację, więc moje pociski przechodzą. Chociaż teraz dostałem. O, znowu dostałem, dobra, czas się wycofać, bo umrę. A umrzeć jeszcze bym nie chciał, mam bardzo mało życia, więc muszę się pilnować. Co mogę dodać? Nic jeszcze nie mogę dodać. Troszeczkę się laguje, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Halo, myślę, że to wszystkim się tak laguje. Okej, co ja teraz mogę wziąć? Albo Asasyna, albo Overseera, albo Huntera. Myślę, że wezmę Huntera. Hunterem jeszcze nigdy nie grałem. O, Hunter to bardzo powoli strzela. Ale to tak bardzo powoli strzela. I tak jakoś takie małe pociski strzela. No nie wiem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Myślę, że tamten snajper jakoś lepiej... był lepszy. Po prostu był lepszy. Dobra, jestem tutaj przy tym czerwonym punkciku, gdzie wraz z ekipą staramy się tutaj załatwić ten czerwony punkt, ale niestety nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Tam stoi jakiś snajper, który cały czas do mnie strzela i który dość mocno mnie atakuje. A to troszkę boli. O, tutaj jedzie kolejny i to już chyba jest koniec mojego żywota, czy nie? Nie, udało mi się uciec, ale no tak czy siak, no ten build nie jest jakiś specjalny. Hunter mnie rozczarował, muszę przyznać. Ten ma bardzo fajny build, bo ma dużo kwadracików. Ja już ostatnio grałem też tym i było bardzo ciężko. Muszę przyznać, że no ogólnie najłatwiejsze są najlepsze, no przynajmniej dla mnie. Takie klasy, w których się po prostu tam strzela, typu właśnie ten machine gun, nie trzeba się zbytnio martwić, to są fajne klasy, natomiast klasy, które potrzebują jakiejś tam techniki, uników, trafiania, to już nie moja bajka wtedy. Dobra, już chyba wiem. Znaczy ten Hunter to jest taki słaby. No tyle co, że ma chyba bardzo dużą penetrację mają te pociski.
Bo naprawdę te pociski lecą przez wszystkie przeszkody praktycznie. To jest fajne, ale tak poza tym to średnio. Zwłaszcza, że ja mam na maksa reload zrobiłem. Ciekawe, jakby te pociski leciały, jakby reloadu w ogóle praktycznie nie było. Myślę, że mogło być ciężko wtedy. Co to są? Tam są, tam jest jakiś taki snajper czy ktoś. Już powoli tracę siły w tej grze, bo no co tu robić? No co, staram się tutaj urosnąć jak najmocniej, ale tak czy siak mnie zaraz zabiją. Myślę, że może faktycznie to nie jest głupi pomysł, żeby troszkę sobie podexpić do momentu, w którym będę miał maksymalny już poziom i będę mógł tam troszkę bardziej poszaleć z nimi, będę mógł troszkę bliżej podejść, bo będę miał więcej życia. Na razie, co mogę powiedzieć? No gra mi się tak średnio tym Hunterem, ale spróbujemy. Jeszcze go nie skreślam, jeszcze go nie skreślam. Pewnie wrócę do was zaraz, jak będę miał troszkę wyższy level, albo jak mnie już zabiją. Zobaczymy. Tam kogoś chyba, kurczę, trafiam. Gdzie? Zabiję go? Nie. O, dobra, ja robię naprawdę całkiem poważny damage robię. Patrzcie. Okej, on go zabije, nie ma szans z nim. Tak, ten kost... On nic nie robi prawie, ja też mu. Okej, zabiliśmy. Niestety nie mi było dane go zabić, ale ja zrobiłem dużą część z tej roboty. Bardzo dużą zabrałem. Ja go upolowałem, ja go zmusiłem do tego, żeby poleciał w tamten kąt, a nie inny, więc mogę sobie chyba przyznać to zwycięstwo. Zobaczymy. Czy jak wbiję 45 level, to kiedy będę mógł właśnie robić jakieś ulepszenia? To jest bardzo dużo punktów w tym rogu. Znaczy bardzo dużo rzeczy do sobie do zgarnięcia, więc ja tutaj sobie polatam. A właśnie, bo jest jeszcze update na 45 poziomie. Może wtedy będzie troszkę lepszy ten Hunter. Zobaczymy, w co wtedy Hunter się zmieni. Co by tu dać? No speed damy większy, żeby on lepiej atakował. O, teraz już jak jest speed, to faktycznie to te pociski lecą też dużo dalej. Wtedy tak były one ociężałe. Ale teraz już to wygląda całkiem znośnie, wam powiem. Może będę jednak tą siłą numer jeden na serwerze po raz kolejny. Może tak być, a może też tak nie być. Zobaczymy, jaki będzie update. O, tu coś do mnie będzie leciało. Tutaj ktoś próbuje się ze mną pobawić. Te generacje życia podwyższymy. No ja tu sobie postoję. Wbiję ten 45 level. Zobaczymy, jakie będziemy mieli ulepszenie i potem ocenimy. Bardzo dużo lagi. Bardzo dużo lagi. Aha, tam jest ten flank. Dobra, flank gun to nie będzie najcięższy przeciwnik. Ale bardzo mało mu robię, więc to nie ma zbytnio sensu. Dobra, ja tutaj pozabijam te niebieskie te rzeczy. Żeby wbić ten level jak najszybciej, mam już 43, potrzebuję 45. Myślałem, że tutaj co level się dostaje ulepszenie, aczkolwiek teraz już widzę, że tak nie jest. Bo tak nie jest. Więc skończę już z tego, ze speedem, bullet speedem i spróbuję resztę dałem w życie, bo z małą ilością życia też może być ciężko. To będzie mój pierwszy 45 level w tej grze. Znaczy dzisiaj. To będzie mój pierwszy. Myślę, że wtedy będziemy mogli powalczyć o te wieżyczki, bo na razie sytuacja z wieżyczkami wygląda tak dość średnio, bym powiedział. No, 2 na 2 już ta gra trochę trwa. Ja nagrywam ten odcinek już ponad 35 minut. A dalej w sumie nikt z nas... O, kurde, przejmują od nas tamten punkt, więc przydałoby się tam polecieć. Tylko jeszcze zabiję te dwa tutaj, bo to może spowodować, że ja zdobędę level. Jeszcze troszeczkę. Dawajcie. Dobra, mam już level 45. Czemu nie mam ulepszenia? Nie mam ulepszenia na 45? Coś mi się chyba pomyliło. Nie, no zawsze było na 45, nie? Na 15, 35. No nie wiem. Dobra, teraz pytanie. Czy powinniśmy tamten próbować zająć? Czy bardziej skupić się na tym? Dobra, tutaj jest jakiś koleś, którego nie wiem w sumie, czy trafiam, ale on ma bardzo mało życia. A nie ma wcale tak mało życia, ale kurde. Dałoby radę go porobić, ale tu jest ich za dużo i oni robią mi ogólnie... A, zabiłem go, dobra. Czyli jednak mi się udało jakimś cudem go zabić. Natomiast... Dobra, dam do regeneracji ten ostatni punkt. O Jezu, nie zauważyłem, że tak się wpierniczyłem. Umarłem.
Dobra ludziska, ja już mam dość. Naprawdę mam już na dzisiaj dość tej gry. Tak czy siak, było bardzo fajnie. Byliśmy 45 level, popróbowałem różnych kombinacji. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i nagramy wtedy kolejny, znaczy tak czy siak nagramy kolejny tryb, czyli Mothership już zapewne za jakiś czas na moim kanale. Jeżeli wam się nie spodobało, to łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to nie zapomnijcie zostawić suba. Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.